Witam wszystkich ponownie na swoim kanale. W dniu dzisiejszym kolejna sesja piwniczna. Chciałbym Wam pokazać, jak my radzimy sobie z ogrzewaniem w namiocie podczas takiej pogody, jaką aktualnie mamy teraz. No, warunki idealne, jesienne, tak naprawdę moja ulubiona pora roku. Złocące się drzewa, obniżona temperatura wody, ryby powoli będą przygotowywać się do zimy, zatem no, nam też w namiocie nie może być zimno. Chciałbym Wam pokazać, czym my się ogrzewamy. Są to kominki gliniane. Ja zainspirowany powstaniem przez nasz hitera postanowiłem troszeczkę pogrzebać w internecie. Znalazłem instrukcję składania czegoś takiego. Jest to naprawdę bardzo prosty patent na szybkie podniesienie temperatury w namiocie i nie ukrywam, fajnie to też trzyma. Już mówię Wam, jak to wygląda i na jakiej zasadzie to działa. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą, która pozwala na podgrzanie, są podgrzewacze zwykłe, najzwyklejsze. Ja akurat nie te mam dla przykładu, ale korzystam tych, które ja kupuję je w IKEA i one są większe, one około 9 godzin się palą i to w zupełności nam wystarcza, żeby się podgrzać wieczorem, ewentualnie nad ranem, również to w nocy sobie troszeczkę odpalić. Podgrzewacze podgrzewają powietrze, które znajduje się pod mniejszą doniczką. To powietrze, które jest ogrzane, przechodzi w powierzchnię między tą drugą donicą i unosi się automatycznie do góry, zwykła, czysta fizyka. Bardzo prosty patent, jak dla mnie bezpieczny. My na rybach nie korzystamy z żadnych piecyków naftowych, gazowych, z racji tego, że zazwyczaj mam nocki jedną bądź dwie nocki sobie siedzimy i nie ma nas dłużej, więc jakoś tak wpadliśmy na taki pomysł i tak to robimy. Koszty. Na dzień dobry. Może zacznę od tego, nie powinienem, powinno być na końcu, ale zacznę od samego początku. Słuchajcie, do 30 zeta zmieścicie się w 100%. Wszystko Castorama, jeżeli chodzi o robociznę, potrzebna jest Wam wiertarka, wiertło o średnicy prętu, które sobie wybierzecie i tak naprawdę robocizna to jest maksymalnie godzina. Nawet jak ktoś nie ma takich podstawowych zdolności manualnych, myślę, że dałby sobie radę z tym zrobić. Tutaj mam kompletny taki zestaw. Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. On troszeczkę się buja, bo jest nieskontrowany, ale w momencie, kiedy go dokręcimy, no to wszystko fajnie, pięknie, stabilnie stoi. Można to stawiać w namiocie, obojętnie w którym miejscu chcecie. Ta doniczka dość mocno się nagrzewa, ale myślę, że nie na tyle, żeby powstał jakiś pożar, bądź coś się zajęło. Ona jest na tyle gorąca, ale zawsze można ją dotknąć. Już Wam pokazuję, jak to wygląda od spodu. Słuchajcie, przede wszystkim od czego zaczynacie? Kupujecie pręt. Ja w swoim wypadku mam akurat pręt M14. Do tego nakrętki M14 i podkładki z dziurką. Tak one wyglądają. Od dołu pokazuję, jak to zaczyna. Podkładki, te gliniane takie podstawki, trzeba je sobie przewiercić. Wiertłem o średnicy prętu. Następnie podkładka zakręcone i mamy mega stabilną podstawkę. Druga, możecie wykorzystać jedną, nie musicie wykorzystywać dwóch, natomiast ja wykorzystałem dwie po to, żeby mieć rancik tutaj, żeby było stabilnie i rancik tutaj od góry w momencie, kiedy podgrzewacze coś tam się bujnie, nieraz się zdarzało go potrącić, to ten wosk taki rozgrzany gdzieś tam się rozlewał, no i on zostawał w podstawce, więc nic to nie przeszkadzało. Od góry jest to skontrowane, następnie przesuwając się w górę pręta, jest taki patent zastosowany, że mamy nakrętkę, na nakrętce jest podkładka i na podkładkę jest sadzona ta mniejsza doniczka. Następnie ponownie skontrowana podkładką i nakrętką. I żeby to wszystko zamknąć, mamy nakrętkę. Dodatkowo wkładamy podkładkę. Na nią nakładamy tą większą doniczkę. I z góry nakładamy podkładkę ponownie, bo opiera się tylko i wyłącznie na jednym. Cały czas kontra z drugiej strony. I zakręcamy, dokręcamy i już to funkcjonuje, niczego więcej nie potrzeba. Naprawdę, uwierzcie mi, godzina czasu i to tak naprawdę stoi i już można to wykorzystywać. W tamtym roku korzystałem z tego w taki sposób, że nie miałem ponawiercanych dziurek. W tym roku ponawiercałem dziurki. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować, ponieważ te powietrze, które pod wpływem ciepła się rozszerza i unosi się do góry, będzie chyba miało łatwiejszy wylot. Jeżeli chodzi o średnicę, słuchajcie, ta podstawka ma w okolicy 25 cm średnicy. Mniejsza doniczka ma średnicę w okolicy 15. Natomiast ta duża donica ma średnicę w okolicy 20-25 cm. Mniej więcej jak one na siebie najdą, to jest różnica około 2 cm między jedną a drugą doniczką. Bardzo fajny, prosty patent.
Na ile, zaraz pewnie zapytacie, jak to potrafi podnieść temperaturę w namiocie. Słuchajcie, zimno nie jest, ale gorączki też nie ma. Ja na zasiadkach i tak śpię w kombinezonie. Nie rozbieram się, tak powiem, do rosołu i nie śpię w śpiworze, tylko śpiworem ewentualnie się przykrywam. Na jednym kominku ogrzewaliśmy się we dwójkę w Miwardi New Dynasty XL, bo taki namiot, na takie jesienne zasiadki mamy. Namiot z narzutą był postawiony. I naprawdę ta temperatura była ok. Jeżeli mierzyliśmy temperaturę na górze kominka, ona była w okolicach 80 paru stopni. Mierzyliśmy ją termometrem takim zbliżeniowym. Słuchajcie, naprawdę daje radę. Można by powiedzieć, że śmieszny koszt, śmieszna zabawka, wygląda dość gadżeciarsko, a tak naprawdę spełnia swoją rolę. Nie chce mi się dźwigać piecyka, nie chce mi się bawić w naftę, nie chce mi się wietrzyć namiotu, szukać jakiegoś przeciągu. To tak naprawdę stawiamy albo przy drzwiach, przy wejściu do namiotu, albo na drugiej stronie. No i tyle, to się grzeje, korzystam z tych większych podgrzewaczy, tak jak mówiłem. I wszystko, no naprawdę mega fajny gadżet, fajny klimat. Jeżeli nie chcecie wydawać dużych pieniędzy, chcecie się chwilę pobawić i mieć fajną satysfakcję, no to naprawdę mega, mega akcja. Natomiast jeżeli chodzi o udziwnienia, kumpel podszedł do tematu jeszcze w ten sposób, że próbuje udoskonalić ten kominek w taki sposób, że dorzuca do niego wentylatorek komputerowy na baterię bodajże chyba 9-woltową, żeby on jeszcze lepiej pracował z tym nagrzanym powietrzem. Nie widziałem, jak mu się to sprawdza. Jest w fazie kończenia tego jakby swojego projektu, tam, że zobaczymy się niedługo pewnie na rybach, to mi pokaże, jak to wszystko będzie funkcjonowało. No ale myślę, że skuteczność na pewno będzie większa. Także podsumowując, naprawdę, niedużym kosztem możecie sobie zrobić fajne, tanie ogrzewanie do namiotu. Możecie to wykorzystywać wszędzie. Nawet żonie się spodobał, bo gdzieś w domu, jak to postawiliśmy, to też jej się podobało, więc myślę, że nie jest to tragedia. Na końcu filmu umieszczam oczywiście listę potrzebnych przedmiotów. No i tyle. No słuchajcie, taka rada ode mnie. Jeżeli nie chcecie wydawać dużych pieniędzy, to śmiało, śmiało możecie uderzać w komentarzach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, coś mam jeszcze raz pokazać, coś dokładniej, śmiało piszcie. Albo coś dogram, albo coś odpiszę i wtedy na pewno Wam pomogę. Zapowiem przy okazji kolejny materiał. Będzie to recenzja Anakondy Highsider. To jest namiot, z którego ja już za chwilkę przestanę korzystać, ponieważ robi się troszeczkę zimniej. Ja korzystam z niego bez narzuty. No i teraz już w weekend byliśmy z Miwardi, który jest dla mnie jednak kozakiem, jeżeli chodzi o materiały i o właściwości takie techniczne. Zrobię Wam recenzję Anakondy. Wiem, że jest dużo młodych karpiarzy, którzy naprawdę z budżetem tak po miesiącu coś tam sobie odkładają, więc zrobię tą recenzję, padę nad wodę, pokażę Wam, jak szybko się to rozkłada. Jak dla mnie namiot Anakonda Highsider ma same plusy, ale to o tym powiem na kolejnym filmie. Zatem podsumowując to ogrzewanie, jeżeli Wam się podobał filmik, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Co się nie podobało, śmiało piszcie, ja wszystkie komentarze biorę do siebie, wyciągam wnioski i tyle, no rozwijamy się dalej, także do zobaczenia, miłego i czekajcie dalej na kolejne filmy.